Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy w DAB TV. Dzień dobry. Dzisiaj mamy w naszym studiu o godzinie 9.23. Witamy wiceprezesa do spraw sportowych. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Grzegorzu. Dzień dobry. Panie trenerze, wiem, że ciężko było przygotować dzisiejszy turniej, zwłaszcza patrząc na prognozy pogody i na nawałnice i burze, jakie przeszły wczoraj nad tym rejonem. Tak, było przez chwilę ziarenko zwątpienia. Ale my, dapowcy, nigdy się nie poddajemy. Prognozy pogody utwierdziły nas w tym przekonaniu, że jednak ten turniej jest szansa, że się odbędzie. Panie trenerze, widzimy tam parking, auta się zapełniają. Ile drużyn będzie dzisiaj i które roczniki grają? Drużyn będzie bardzo dużo. Będzie to 18 drużyn w roczniku, 3 grupy pożej drużyn. I rocznik 2004, tu były troszeczkę problemy, ponieważ to jest rocznik komunijny i drużyny niektóre musiały niestety w tym okresie spełniać swoje obowiązki kościelne, ale 10 drużyn będzie, więc mamy 28 drużyn. Patrząc na pogodę, na chmury dookoła, widać słońce. Flagi nie powiewają znowu tak bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że ten turniej się odbędzie. Atmosfera będzie również dobra, tak jak było to w tamtym tygodniu, gdzie gościliśmy w Straszęcinie 32 zespoły, 16 w 2003 roczniku, 16 w 2005 roczniku. Ale słońca prawie nie widać jeszcze, ale jest nadzieja, że pokaże się ono około godziny 12. Słońce świeci nad nami, a tu już w naszym kierunku podąża trener Marek Adamiak, trener Beniaminka. Zapraszamy panie trenerze na dwa słowa. Witamy tutaj pana Marka Adamiaka, trenera koordynatora Beniaminka Krosna, zastępcę pana Grzegorza Rausa, który no, świetnie prowadzi swoją szkółkę piłkarską. Zarówno trener Beniaminka, jak i trener kadry 2000 rocznika. Panie Marku, co pana tutaj dzisiaj do nas prowadzi sportowy? No przede wszystkim dobra zabawa z młodymi adeptami futbolu. To jest uważam najważniejsze i tego się trzymajmy. Okej, Beniamin dzisiaj wystawia dwa zespoły w 2002 roczniku, jeden i w 2004 roczniku. Ale mamy chyba aktora widzę w drużynie. Aha, właśnie, aktor jest z rodziny. U nas taką akcję zrobił, to jest który oprócz kariery piłkarskiej próbuje robić karierę aktorską, czyli to przy okazji jest i uczestniczył w filmie, w nagraniu filmu Rodzinka PL. Może powiedzieć dwa, trzy zdania, jak to w ogóle się odbywało. Skąd się wam wziąłeś? Tata wrzucił taki filmik na YouTube, a jakaś tam pani chyba z rodzinki go zobaczyła i chyba to no, 10 chłopaków wygrała. 10 było, tak? I ta dziesiątka była w tym przykręceniu, tak? Powiem szczerze, że sam oglądałem ten odcinek w ubiegłym tygodniu i wiedziałem, że będzie nasz zawodnik, bo spotkaliśmy się już niejednokrotnie na turnieju, jak wspólnie z Dawdem Beniaminkiem i faktycznie widziałem osobiście, że grał w filmie, brał udział. Fajne wrażenia? Tak. Fajne. A dzisiaj życzymy Ci innych piłkarskich wrażeń i sukcesów w dzisiejszym turnieju. I piąteczka. Dobrze. Pierwszy. A tu już w naszym kierunku podąża kolejny prezes, tym razem prezes pod okręgu Dębica, wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry Panie Wiesławie, witamy jeszcze raz. Witamy. Co Pana tu do nas prowadzi? No turniej dziecięcy. Byłem tu tydzień temu, było 32 drużyny i ja jestem po raz drugi. To jestem pełen podziwu dla Dębickiej Akademii Piłkarskiej, że robi takie turnieje w tak licznej obsadze i z takimi czołowymi klubami naszego kraju. My też bardzo się cieszymy, że prezes po raz kolejny, może nie w ten pogodny poranek, ale taki poranek, który się tutaj przeciera gdzieś słoneczko, przyjechał do nas, mimo że jest długi weekend i bardzo się cieszymy, że prezes będzie gościł na naszym turnieju. Dziękujemy ślicznie jeszcze raz i życzymy miłego odbioru. Dziękuję bardzo.